Too many times has come to pass. Too many moments put aside. Getting out alive. Getting out alive. Writing letters in the sand. Lost to ocean's gentle hand. Through the sunrise I will thrive. Jestem ciekaw, czy domyśliliście się już po krajobrazach, gdzie jestem. Jeżeli nie, no to dojeżdżam właśnie do Sedony w Arizonie i szukamy właśnie w tym momencie jakiegoś miejsca kempingowego, bo mam za sobą 11,5 godziny jazdy z 1,5 godzinną przerwą na drzemkę zaraz obok Vegas. To była niesamowicie długa noc, bardzo fajna trasa, tylko że no niestety dłużyło mi się ze względu na to, że wyjechaliśmy o godzinie 21, a teraz mamy godzinę prawie 11 rano, bo tak tu się zatrzymamy na jakimś campgroundzie, żeby zapytać, czy mają miejsca tam i na każdym tak naprawdę jest brak miejsc. Więc jedziemy jeszcze do ostatniego, zapytać się, czy mają może jakieś wolne miejsca na dzisiaj. Jeżeli nie, no to zmierzamy prosto do miasta Sedona, musimy zrobić tam małe zakupy i potem wyruszamy na pierwszy szlak i dopiero potem pewnie wieczorem będziemy szukali jakiegoś miejsca kempingowego. Writing letters in the sand. Lost to ocean's gentle hand. Through the sunrise I will thrive. Getting out alive. Getting out alive. When you find that open door, you gotta let them love you more. No i tak, dojechaliśmy właśnie do Sedony. Niestety wszystkie miejsca kempingowe przed miastem są pozajmowane, ale rozmawialiśmy z rangerką i powiedziała nam, że zaraz obok naszego szlaku, do którego jedziemy, są jakby takie drogi serwisowe w lesie i tam można sobie po prostu rozbić namiot, gdzie tak naprawdę się znajdzie miejsce, więc bez problemu będziemy mieli nocleg, ale chciałem wam ogólnie powiedzieć, że miasto Sedona niesamowicie urokliwe. Jedziemy w tym momencie chyba właśnie główną drogą przez miasto i tak jak możecie zobaczyć, jest pełno takich małych sklepików. Wybierzemy się tutaj może wieczorem dzisiaj albo jutro rano jeszcze, bo spędzamy tutaj noc, więc na pewno będziemy mieli na to czas, więc pokażę wam więcej z tego miejsca później. Zajechaliśmy kupić sobie coś na śniadanie. W sumie takie późne śniadanie, bo jest już godzina 11, więc można to nazwać już praktycznie lunchem. Ale złapiemy tylko coś do jedzenia, jakieś owoce i lecimy do Walmartu, bo musimy kupić parę rzeczy, których tutaj niestety nie mają. Wszystko w Whole Foods wygląda tak apetycznie, moi drodzy. Zobaczcie, nawet to jedzonko tutaj przygotowane już takie wygląda rewelacyjnie. I wszystkie opakowania w tym sklepie po prostu aż zachęcają do kupna. Wybieramy teraz jedzonko, jakiś ryż z łososiem. To jest naprawdę niebezpieczne wchodzić tutaj na głodnego ze względu na to, że wszystkie te produkty i te opakowania wyglądają tak zachęcająco. Człowiek by po prostu chciał wszystkiego spróbować i wszystko kupić. A my wzięliśmy sobie kilka pomarańczy, wzięliśmy spring rollsy,
kurczaka z sosie teriyaki z ryżem i warzywami. I tam jeszcze pod spodem są kiełbasy na ognisko na później. I teraz dwie yerby. Przyjechaliśmy tak w ogóle Nissanem, no i zobaczcie, bagażnik jest pełny. Mamy takiego coolera, tam będzie kiełbaska, będą napoje, tylko musimy dokupić lodu, bo mieliśmy tylko trochę i zaczął się topić, więc musimy dokupić gdzieś na stacji lodu, od razu zatankować. No i tak to wygląda, mamy dwa namioty, plecaki, śpiwory i tym podobne rzeczy. Zobaczymy, jak smakują te ich spring rollsy, bo powiem wam szczerze, wyglądają bardzo apetycznie. Ale to nigdy nie wiadomo. Bardzo dobre, naprawdę. Very good. Really? Yeah. To słodkie? Yes. Przyjechaliśmy tutaj na tydzień, znaczy nie do Sedony na tydzień, ale ogólnie do Arizony i do Utah. Mamy dokładnie 7 dni, żeby pozwiedzać i mamy bardzo ambitny plan, bo w ciągu tych 7 dni zrobimy około 100 do 120 mil hajków po górach tutaj właśnie na pustyni. Więc no zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy to wszystko zaplanowane, ale jest niesamowicie gorąco. Dzisiaj ma być 40 chyba 3 stopnie tutaj. Więc nasze plany mogą się bardzo szybko zmienić, jak wyjdziemy sobie właśnie dzisiaj na pierwszy hike. Przypiecze nas konkretnie słońce i jutro pewnie będziemy padnięci. Szybki postój w Walmarcie, dosłownie po 3-4, może 5 rzeczy. Och, Walmart, mój ulubiony sklep. Jak ja tu uwielbiam po prostu przychodzić. Lubię sobie pochodzić, wiecie, zrobić kilka mil w sklepie. Nie ma nic lepszego. Ej, wiecie co? Ja nie wiedziałem, że one teraz same jeżdżą te myjki, ale jaja. Jedna rzecz, taki rozkładany widelec na kiełbasy. Druga rzecz, kubek, żeby zagrzać wodę. Jeszcze idziemy po lód. Wiecie co tutaj jest bardzo fajne? W momencie, kiedy wychodzicie z jakiegoś budynku i uderza was to takie 35-36 stopni suchego powietrza. Rewelacyjne uczucie. Nie zrozumcie mnie źle, ja nie narzekam. Ja lubię taki właśnie suchy upał, bo się człowiek ani nie poci, a jest fajnie i przyjemnie. Co innego, jak się idzie gdzieś na jakiś hike, no to wtedy jest troszeczkę inna sytuacja, ale no my dzisiaj mamy zaplanowany bardzo fajny szlak, ale to zobaczycie już niedługo. Jeszcze krótki stop na benzynę, zobaczcie, zwykła 3,19, Supreme 3,59, tańsza o prawie 60 centów niż w Reno. Tak na pierwszy rzut oka to muszę wam powiedzieć, że tutaj jest bardzo ładnie, to połączenie takiej czerwonej ziemi i tych zielonych drzew wygląda po prostu rewelacyjnie. I tutaj wszędzie po prawej i po lewej stronie są takie naprawdę ładne, drogie domy. I to jest tak naprawdę droga prowadząca do szlaku, bo te wszystkie szlaki takie górskie, te najsłynniejsze w Sedonie, zaczynają się praktycznie w mieście. Spójrzcie na to, moi drodzy, po prostu widoki są przepiękne, a dopiero po prostu zaparkowaliśmy, jeszcze nawet nie weszliśmy na szlak. Widzicie? Czerwone góry, zielone drzewa, przepiękna zielona trawa. No jest rewelacyjnie, ja już się nie mogę doczekać, aż wejdziemy na ten szlak i pokażę wam nasze miejsce docelowe. Jest ono bardzo sławne, bardzo wiele osób się tutaj wybiera. Przygotowania przed wyjściem na szlak. Ja oczywiście muszę się spsikać kremem z filtrem. Używam 50 w takich pustynnych warunkach ze względu na moje bielactwo,
W Reno słońce jest troszeczkę delikatniejsze niż tutaj w Arizonie, zwłaszcza w Sedonie, więc u siebie używam 30. Znajduję się w tym momencie przy Red Rock Trail. Macie tutaj Coconino National Forest i my znajdujemy się dokładnie w tym miejscu przy parkingu. Będziemy wchodzić właśnie na szlak, który nazywa się Boynton Canyon Trail, ale nie będziemy szli tutaj do samego końca tego szlaku, tylko zboczymy tutaj właśnie jakoś 4 mile na szlaku w prawo i stąd będziemy mieli 1,5 mili pod górę delikatnej wspinaczki po to, żeby dojść do miejsca, które nazywa się Subway Canyon. Ono nawet nie jest tutaj zaznaczone, bo tam nie ma takiego wyznaczonego szlaku. Trzeba troszeczkę zrobić sobie taką przeprawę i można właśnie tam dojść. Przepiękne miejsce. Bardzo mi zależało, żeby właśnie jeszcze w tym roku tutaj dotrzeć, więc już nie mogę się doczekać, kiedy po prostu zaczniemy iść w tamtą stronę. Zobaczcie, Jovana uczy się od najlepszych. Czarna koszulka, czarna czapka, czarne okulary. 35 stopni na dworze, pełne słońce, zero chmur. Ruszamy na szlak. Przed nami 4 do 6 godzin hajku właśnie w takich warunkach. Problem z nagrywaniem w Utah czy w Arizonie o tej porze roku jest taki, że to GoPro się od razu przegrzewa. Nagram może minutę, dwie materiału i ono się robi już takie gorące, że się go nie da po prostu dotknąć i muszę czekać, aż wystygnie. Wiecie co? Ze względu na to, że będąc na Alasce narzekałem na pogodę, jeżeli jeszcze nie widzieliście tych odcinków, to zobaczcie sobie, myślę, że bardzo fajnie wyszły. To ze względu na to, że tam narzekałem, to tutaj nawet nie powiem jednego złego słowa, bo widoki naprawdę rekompensują wszystko. Jest naprawdę przepięknie tutaj. Zobaczcie te skały, to co już wam mówiłem, połączenie tego czerwonego, pomarańczowego z tą piękną zielenią. Tutaj taka zielona dolina. Tu jest akurat jeszcze hotel tak w ogóle. Duży taki resort, który znajduje się w dolinie i musimy go minąć i dopiero później zacznie się taki prawdziwy szlak. Ale to jest naprawdę dziwne uczucie, tak, przyjechać właśnie z Alaski, która była taka zielona, wilgotna, wszędzie woda, do Arizony, gdzie macie takie przepiękne właśnie formacje skalne, czerwone, tam kawałeczek dalej są jeszcze takie fajne białe góry. No po prostu super to wygląda i dziwnie tak to mój mózg w tym momencie odbiera, bo będąc w Reno, nie miałem tak naprawdę okazji za bardzo wyjść z dwóch powodów. Jednym z nich był wszechobecny dym z tego pożaru.
Drugi powód to było to, że musiałem edytować. Dlatego dzisiaj właśnie chłonę po prostu te widoki jak mogę, bo ostatni tydzień spędziłem po prostu przed monitorem, a na takie coś nie popatrzeć, no to naprawdę byłby po prostu wstyd. Dlatego dzisiaj troszeczkę tak mniej będziecie mieli widoków, ale już od jutrzejszego odcinka będziecie mogli oglądać dowoli. Zobaczcie jaki bajer, wiatrak normalnie. Is it battery charged or is it like a... It's rechargeable. Rechargeable. Czyli możecie sobie go naładować i on tu wciąga powietrze i dmucha na was zimnym. Nie chcę za blisko podchodzić, ale zobaczcie jak sobie tutaj pięknie ludzie mieszkają w Sedonie. Bo my jeszcze mijamy w tym momencie takie osiedle mieszkalne. Spójrzcie na to. Przepiękny dom, zielona trawka, jeziorko z liliami, wodospad. Tutaj taki domek na drzewie dla dzieci. Tutaj nie wiem co to jest, może sauna? No jest po prostu przecudnie, ale posiadłość, kurde no. Ten krajobraz tutaj trochę przypomina dwa różne parki. Arches National Park i Zion. Zobaczcie, bo te czerwone skały wyglądają właśnie jak na początku na wjeździe do Arches. I tam macie takie czerwone na dole, a białe na górze. I to właśnie wygląda jak góry w Zionie. Ja to się po prostu nie mogę napatrzeć na te widoki. Jest to tak po prostu inne niż to, co widziałem właśnie w zeszłym tygodniu. Naprawdę, zapiera dech. Polecam wam, jeżeli nie byliście w Sedonie, mieszkacie na przykład w Stanach albo przyjeżdżacie tutaj na wakacje pozwiedzać, czy na przykład do pracy, tak jak dużo ludzi przyjeżdża właśnie z firm, w których pracują w Polsce czy gdzieś tam w Niemczech, to odwiedźcie Sedonę, naprawdę, jest przecudnie. A więc tak, idziemy, przeszliśmy już no prawie połowę szlaku, zajęło nam to dosłownie 45 minut, ale mamy naprawdę dosyć szybkie takie tempo marszowe, więc ten czas podany na stronie i tutaj na tej tablicy 4 do 6 godzin, no to jest podejrzewam dla takich ludzi, którzy spacerują sobie powoli po tym szlaku. A tutaj możecie zobaczyć, co zostało właśnie z takiej sezonowej rzeki albo strumienia, który po prostu pojawia się w momencie tak zwanych flash flood, czyli jeżeli tutaj spadnie deszcz, to te wszystkie skały są na maksa suche, więc one nie przyjmują wody. Ta cała woda spływa tutaj do doliny i możecie zobaczyć tutaj taki rwący strumień. No ale widać, że go tutaj dawno nie było. Zrobiliśmy już 2,5 mili, delikatne podejście. Całego podejścia będziemy mieli 1100 stóp od miejsca, w którym zaczęliśmy, więc niedużo, coś około chyba 400 metrów, czy jakoś tak. Więc szlak jest ogólnie łatwy. Zobaczcie jak się teraz szlak zmienił. Zaczęliśmy to delikatne podejście pod górę. Właśnie idziemy tutaj u podnóża tej skały. Takim jakby półtunelem. Bardzo fajnie to wygląda, tylko że ja za wysoki na to jestem trochę. Bo cały czas muszę iść prawie na kolanach. Has someone find this footage? I actually don't know where we are, so we can't be found, so... So don't do anything with the footage. Upload it to my channel. Yeah, upload. Near death experience. Yeah. It is. Zobaczcie, mieliśmy przed chwilą taką zagwozdkę, bo doszliśmy tutaj i tu nie da rady po prostu, bo to ma ze 4-5 metrów, a nie wygląda na kamerze, na takie wysokie. I myśleliśmy, że może tutaj jest szlak,
ale tam się zaraz zaczynają takie gęste krzaki, więc jedyna opcja to jest tutaj pod górę ostro właśnie podejść po tych skałkach. Jeżeli chodzicie po tych szlakach w Arizonie, to uważajcie na tych skubańcy, bo przed chwilą kopnąłem go, ale dobrze, że kopnąłem podeszwą, bo już bym miał wbitego takiego kolca właśnie w stopę, na maksa ostry. Jak jeszcze na pierwszej części szlaku było trochę śladów ludzi, to powiem wam, że tutaj już za bardzo nie ma. I zastanawiam się, czy gdzieś nie zbłądziliśmy i nie jedziemy w złą stronę, a zaraz się okaże. Wyjdziemy tutaj na górkę, patrzyłem na mapie, jesteśmy mniej więcej gdzieś blisko tej jaskini, więc powinniśmy ją znaleźć. Możemy znaleźć dalszej części szlaku. Do pewnego momentu wszystko było spoko. Były ślady butów gdzieś tam na piachu, a teraz już nic. Jak patrzyłem na mapie, to ten tunel jest gdzieś tutaj za mną. Tylko że nie możemy znaleźć nic, żeby tam trafić. Ale jeszcze przejdziemy kawałek do przodu, zobaczymy, jeżeli nic nie będzie, to wracamy. Szlaku jeszcze nie odnaleźliśmy, ale widoki chociaż są przepiękne. Tutaj taka jedna wolnostojąca maczuga. Przepiękne kolory, zobaczcie, tam takie żółte, tu pomarańczowe. Tutaj coraz ciemniejsze, w brąz wpadające. No jest naprawdę pięknie. Wiecie co? Jednak muszę przyznać tutaj Jowanie rację, bo powiedziała na początku, że nie wiem, że ja nie wiem, gdzie to jest. No i okazało się, że nie wiem. Szukaliśmy, pochodziliśmy tutaj po tym terenie, zajrzeliśmy w kilka takich jakby narożników tutaj w tym kanionie. No nie widać tego, nie wiem. Tutaj, gdzie już jesteśmy, poza jednym znacznikiem, nie ma tak naprawdę żadnego śladu człowieka. Więc bez sensu pchać się tam dalej i gubić się dalej w tym terenie. Po prostu wracamy na dół. Tak w ogóle mamy dwóch nowych przyjaciół na szlaku. Jeden ziomek z tyłu, drugi z przodu. Wszyscy się zgubiliśmy, wszyscy nie mogliśmy znaleźć, ale teraz ponoć idziemy w dobrym kierunku, więc zobaczymy. No i nie uwierzycie, ale udało nam się znaleźć. Dzięki tak naprawdę temu, że wszyscy się zgubiliśmy i wracając zobaczyliśmy szlak poboczny i zobaczcie, tutaj za mną, tam o wysoko jest właśnie ten Subway Cave, czyli taki tunel, w którym można sobie właśnie przejść po takiej cienkiej krawędzi dookoła. Piękny widok na całą dolinę. Ale pamiętajcie, gdybyśmy się nie zgubili, to tak naprawdę nie zobaczylibyśmy tych przepięknych widoków tam z góry. Jak do tej pory jesteśmy godzinę 40 na szlaku,
więc nie jest źle. Nadrobiliśmy może ze 35 minut, bo to tak naprawdę ten Tunnel Cave znajduje się bardzo blisko tego głównego. Wiem, że tutaj jest bardzo dużo ludzi, którzy uwielbiają, kiedy ja coś takiego robię. Zobaczcie. Taka mała krawędź. Spadek, no może z 60-70 metrów. I tyle miejsca. Przejdziemy się do końca. Zobaczymy, jak wygląda widok z końca tutaj tego właśnie klifu. Tam już się robi za wąsko. Tutaj też już nie ma za dużo miejsca, więc poczekam. Z tamtej strony widzicie te dwie takie jakby zabudowy pod namioty, czy pod cokolwiek to jest. Tam jest jeszcze jedna osoba dalej, właśnie można przejść się. No spoko, bardzo fajne miejsce. Trochę ludzi jest tam w końcu, bo to jest takie najpopularniejsze miejsce. Wielka taka jaskinia, zobaczcie, super to wygląda. A ja przed chwilą byłem tam daleko na tamtym cyplu. No naprawdę pięknie tutaj jest. Warto było to znaleźć. Tutaj jeszcze na tym klifie, zobaczcie, poukładali takie murki. I tutaj macie normalnie jakby takie schronisko, gdzie można się schować przed burzą albo przynieść z namiotem. Kurde, na Alasce byliśmy i nie widzieliśmy żadnych dzikich zwierząt, a tutaj cała rodzina. To są matki z dziećmi, więc nie ma co podchodzić. Zobaczcie, tam jest następna. Trzeba uważać, bo one lubią zaatakować. Nie wiem, czy widzicie po mojej twarzy, ale spojrzałem przed chwilą na siebie na zdjęciu i widać takie niesamowite zmęczenie. Przez to, że właśnie spałem 2 godziny, jechałem 11,5 godziny tutaj. Potem zdążyliśmy się nawet zgubić na szlaku. Przeszliśmy 2,5 godziny tutaj w tym upale. Znaleźliśmy ten tunel. Jeszcze udało się zobaczyć jakieś zwierzęta. Więc uważam, pierwszy dzień tutaj właśnie w Sedonie zaliczony był bardzo pozytywny. Teraz tylko odpoczywać chwilę nad rzeką, znaleźć miejsce kempingowe i spać, bo na jutro też mamy dosyć ambitny plan. A co będziemy robić, no to jeszcze wam nie powiem. Pewnie jeszcze pokręcę coś przy namiotach, pokażę wam nasze miejsce kempingowe i może parę ujęć z rzeki. Zmarnowani moi drodzy, ale dotarliśmy na parking. Napijemy się jakichś elektrolitów, zjemy może po pomarańczy i jedziemy po drewno. Jedziemy szukać miejsca kempingowego. Rezygnujemy z rzeki, bo już jest za późno. Jutro pojedziemy nad rzekę, to wam pokażę w następnym odcinku. A więc tak, jedziemy na pole kempingowe, na tak zwane dispersed campgrounds. Są to po prostu miejsca kempingowe, które są darmowe na publicznym gruncie i można tutaj zostać pod namiotem albo ze swoim RV, busem, kamperem, czym chcecie, do 14 dni maksymalnie.
bardzo fajna opcja i bardzo mnie cieszy, że jest coś takiego tutaj w Sedonie, bo wszystkie te wcześniejsze właśnie miejsca kempingowe, które odwiedzaliśmy rano, były pozajmowane, więc mam nadzieję, że tutaj uda nam się znaleźć jakieś fajne miejsce. A czy ja już wam kiedyś mówiłem, że Nissan to samochód terenowy? Zobaczcie, po jakiej drodze jedziemy. Żwirówka, ale stan tej żwirówki jest po prostu tragiczny. Jest bardzo dużo takich wielkich kamieni wystających, więc komfort jazdy jest po prostu super. Ciężko pracująca kobieta. Mamy miejsce kempingowe, moi drodzy. Naprawdę super sprawa, bo mamy od razu już zrobiony fire pit. I zobaczcie, spóźniłem się niestety, chciałem wam nagrać ten przepiękny zachód słońca, ale nie udało się, bo tak jak widzicie, warunki drogowe są po prostu okropne. I jeszcze wjazdy na te miejsca kempingowe też sobie zobaczcie. One są takie dosyć głębokie, a ten mój Nissan jest naprawdę niski, ale udało się. Mijaliśmy parę innych miejsc kempingowych, które też były bardzo fajne z widokiem właśnie na tamte góry i z widokiem tutaj na te góry z tej strony, ale no i tak, myślę, że udało nam się zdobyć dobre miejsce. Szykujemy swój obóz, rozkładamy namiot, rozpalamy ognisko, robimy kiełbasę i idziemy spać, bo ja jestem padnięty. Spałem 2,5 godziny, moi drodzy, 11 godzin jazdy, cały dzień hikingu, załatwiania spraw. No i dobra, moi drodzy, nie przedłużam, był to dzień pełen przygód i bardzo miłych doświadczeń. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeżeli interesuje was, co będzie się działo dalej właśnie na tej podróży, no to zapraszam do śledzenia mnie na Instagramie, czy tutaj na przykład na YouTubie. Możecie zostawić łapkę w górę, jeżeli podobał wam się ten film. A na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się. Cześć!